że Mirek będzie chodzić do szkoły. Dziś dla was kochana szkoła. Mamy piosenki, loterię, skecze. Będziemy bawić się na wesoło. Na koniec odbędą się fajne mecze. Witamy gości. I zapraszamy. Dzień wiosny za otwarty uważamy. Magdalena Józefiak i... Ewelina Zamorska! W niezwykłej, jakże znanej, lecz wykonanej zupełnie na nowo piosence Mamma Mia zespołu ABBA! Thank you.
poczekaj. Zaraz znajdziemy ci odpowiednie łaski. Idź, przebierz się. Marylka? Stała.
Zawalczysz, Majka? Dobrze. Jak masz na imię? Nie zapamiętasz. Bardzo długie imię? Dobrze się bawisz? Tak. Zawsze wracam do domu. O, a często tu bywasz? Pływasz? Nie, nie pływam. Ale często chodzę na polowanie. Aha, a wiesz co? Widziałam twojego kolegę przy barze. Jurka? Tak, tak, Jurka. Górka? Jaka górka? Dziewczyno! Co się z tobą dzieje? Nie da się z tobą porozmawiać. Może powinnaś pójść do logopedy? Tak, do pani Marysi na terapię badania. Dziewczęta umęczone zdecydowały, że pójdą do swych domów. Dziewczyny, czas iść do domu. A jutro kościółek i rycie, bo z historii kartkówka. Ej, a co było na chemii? Materiały wybuchowe. A nauczyciel coś zadał? Nie zdążył. Bo ty, Marynka, to się wiecznie spóźniasz. Czy ty wiesz w ogóle, o której my zaczynamy lekcję? A skąd mam wiedzieć? Jak przychodzę, to zawsze wszyscy już się uczą. No, dobrze, że chociaż znasz adres naszej szkoły. www.zdstrzyżu. O Boże, co za dziunia. Co ty do mnie masz, Irka, co? Zazdrosna? Nie zazdrosna, tylko zawiedziona. Ej, dziewczyny, przestańcie. Jesteśmy przecież najlepsze koleżanki i powinniśmy się trzymać razem, tak? A właśnie, Irka, to ty się tak cały dzień dzisiaj po brzuchu drapałaś? To przez ten twój biustonosz. Założyłaś te niebieskie różowe kokardki? Tylko ten pasował. To biustonosz mojej babci. Nogi mnie już bolą. No ja to się pochwalę, że se biegaj maszeru indywidualnie zrobiłam. Jak się bardzo sportowimy, to na resztę semestru będzie można zwolnienie załatwić. Ej, Maleńka, nie przesadzaj, bo w raju na dywaniku wylądujesz. I odlecisz. A, to najwyżej będę w szachy grać. Tak, warcaby. Ale za to siedzieć na balkonie. A wiecie, jak tam szybko myśli biegną? Ja to zawsze lubiłam. Biegi, skoki, gimnastyka. Siad płaski. Ja już mam dość. Dalej nie idę. Zuzka, dzwoń do mamy, niech po nas przyjedzie. Oszalałaś? Moja myśli, że ja śpię u ciebie. Maryla, dzwoń do swojej. Ja mówiłam, że śpię u Zuzy. No to jak wszystkie u siebie nocujemy, zostaje nam jedno rozwiązanie. Jakie? Obudzić się i wziąć się do roboty.
Następny występ to powrót do przeszłości. Tu będziemy trochę tajemniczy, chociaż sami zaraz się przekonacie, co was czeka. Zapraszamy na powrót do przeszłości. These men know you. This man will find you. This man is coming. And now you can see him. Nie są zbyt atrakcyjne.
z basenu zrezygnowaliście w ogóle, bo woda to faktycznie jest żywioł, więc to jest niebezpieczny sport. Także tutaj faktycznie ograniczenie waszego dostępu do wody jest słusznym kierunkiem. Niemniej mamy na tyle dodatkowych obiektów sportowych, na których możecie się wyżywać. Poprzez ogródek jordanowski z trzema kortami, poprzez sztuczne lodowisko w zimie na boisku wielofunkcyjnym. I tutaj zachęcałbym wszystkich nauczycieli, żeby wzięli pod uwagę, iż jest inna możliwość niż tylko zajęcia w wodzie. Centrum Sportu też zarządza ośrodkiem w Poranczyku. Tam są dwa domki, wypożyczamy kajaków i rowerów. I niedługo zwrócimy się z propozycją do dyrektorów zarówno i waszej szkoły, jak i liceum, aby w okresie wakacji można było na przykład szkolić się na żaglówkach, można było odbyć taki obóz tygodniowy czy dziesięciodniowy, który mam nadzieję byłby dofinansowany ze środków powiatu strzyżowskiego, po to, ażeby większa grupa osób skorzystała z tego, co macie w zasięgu ręki. Większość z nas będzie zdawać maturę po czwartej klasie, tak? W związku z tym ja już wam mówię, że to życie dorosłe, które wkroczycie, będzie wymagać dużo przygotowania fizycznego. Będzie trzeba stosować czasami dużo uników. Może czasami będzie trzeba wyprowadzić komuś cios. W związku z tym nie lekceważcie tego, co też należy do wychowania młodego pokolenia, a mianowicie wychowania fizycznego. Także jeszcze raz zachęcam do tego, żeby w większym zakresie wykorzystywać obiekty, które naprawdę Szczyżów posiada lepszą bazę sportową niż nie jeden o podobnej liczbie mieszkańców ośrodek w tym kraju. Także powinniście być dumni, że tutaj się uczycie i możecie mieć możliwość korzystania z najlepszej kiedy pływalni powiedzmy podkarpackim i z jednej z najlepszych obiektów infrastruktury sportowej, które tutaj posiadamy. Nie wiem, co Tomek ma do powiedzenia. To znaczy, mnie jakoś, czy rozumiem niską frekwencję osób na basenie w tym wieku. Już to się zaczyna w wieku gimnazjalnym, kiedy dziewczyny zaczynają dostrzegać, że tu jest za dużo, tu jest za dużo. Mają straszne kompleksy, ale to jest takie trochę błędne koło, bo one mają kompleksy, na basen nie pójdą. Godzina na basenie, niekoniecznie bardzo dużego wysiłku, to jest 500 spalonych kalorii. Taki fizjolog kiedyś obliczył, biorąc pod uwagę tylko kalorie, że 3 razy w tygodniu po 30 minut wysiłku fizycznego, utrzymując tą samą dietę, którą macie teraz, to jest rocznie 15 kg mniej. Jeżeli zwiększycie liczbę kalorii, to po prostu te 15 kg nie przytyjecie. To może wydaje się, że jeden trening 500 kalorii, ale w ciągu roku tych kalorii się spala dużo więcej. Dlatego ja zachęcam wszystkich, żeby na te zajęcia między innymi na basen uczęszczać. Nie wiem, czy wam się kojarzy to, że przychodzicie półtorej godziny, żyłujecie się na dużym basenie. Część osób w tamtym roku chodziła na zajęcia na godzinę 7-10. W większości tego wysiłku fizycznego stricte nie ma wiele, tylko jest to jakiś relaks, tak? Do dyspozycji macie jacuzzi, mały basen, ciepła woda i WF-iści wcale tego nie zabraniają. Myślę, że nie ma się czego bać, a dziewczyny, jeżeli zaczną trenować, zresztą wśród chłopców teraz zauważyłem, że pojawił się duży boom na sporty siłowe. A jeżeli poczytacie, to każdy specjalista zaleca, żeby do sportów siłowych dorzucić basen z jednej prostej przyczyny. Na basenie odciążane są wszystkie mięśnie, ponieważ ciało jest rozluźnione. Dzięki temu, że ciało przebywa w troszkę zimniejszej wodzie, następuje szybsza regeneracja mięśni. Dlatego dla panów, którzy jakoś próbują zrobić formę na lato, to jest idealna, wydaje mi się, sprawa. Także z mojej strony dziękuję. Myślę, że Tomek skutecznie was zachęci do częstszego odwiedzania naszych obiektów. Dalej twierdzę, że woda to żywioł, w związku z tym ten żywioł należy opanować. Jeżeli większość z was tego jeszcze nie zrobiła, to warto spróbować. Jeszcze raz zachęcamy, ażeby być może, że jeszcze w tym roku, a jak nie, to nowego roku szkolnego
większej liczbie uczęszczaliście na nasz obiekt. Dziękujemy bardzo i zapraszamy.